Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Proszę wybaczyć, że tak rano chciałem nadać post. Nie chcę się pisać, więc dlatego proszę potraktować to jako post na FB. Znowu oczywiście będzie o marszu, ponieważ jak się przeczytałem, zrobiłem sobie rano prasówkę tak zwaną i widzę, że tych artykułów przeciwko marszowi jest już coraz więcej i będzie jeszcze więcej. I będzie, o, to jestem ja w kuchni, proszę Państwa, będzie jeszcze więcej, nie potrafię powiedzieć ile. Im bliżej marszu, tym więcej będzie, a moim zdaniem na 11 już są przygotowane tytuły i artykuły. Ja to mówiłem, ale chodzi o co innego, proszę Państwa, w tym wszystkim. Przede wszystkim jeszcze raz chciałem powiedzieć, że ja chyba jednak rzeczywiście, tak jak chciałem, sam odpuszczę, bo ja już też mam dość i to nie jest żadna ciecinada, jak ktoś napisał. Ale mam dość bycia nazywanym śmieciem, prowokatorem, bandziorem, idiotą, kretynem. No i to są tylko słowa cenzuralne, które padają, bo odebrano moje posty jako próba namawiania do tego, żeby nie pójść na marsz, przeciwko marszowi. Jeszcze jak się dowiedziałem z jednej dyskusji, że no przecież, że będzie zdjęcie Degrera w hitlerowskim w mundurze Waffen-SS, to już mnie dokładnie szlak trafił dokładnie. Bo przecież to jest bzdura i o to im chodzi. Natomiast nie będę się pchał na siłę, zatem nie rozumiem po takich wpisów typu oglądam czasem pana pułkownika Wrońskiego, ale mu nie ufam. No to jak nie ufam, no to po cholerę to piszę. No to bez sensu w ogóle, bez sensu. Także to jest, proszę Państwa, trochę przykre, bo mnie chodzi o to, żeby ta idea jednak przetrwała, bo to jest jedyna w tej chwili, powtarzam, jedyna idea społeczna pochodząca z dołów społecznych. Nie zinstytucjonalizowane, jak wszystkie pozostałe uroczystości, wszystkie pozostałe święta. Ja zresztą byłem przekonany, że na bazie Marszu Narodowego i organizacji właśnie Marszu Narodowego może powstać całkiem ciekawa organizacja narodowa, organizacja oddolna. Niestety to jest jednak niemożliwe, ponieważ ego tych wszystkich ludzi jest wręcz przerażające. Ale nieważne. Ja na marsz i tak pójdę bez względu na to, co mnie tam spotka i kto mnie tam będzie chciał opluć i obszczyć. To ich to nie jest, nie interesuje mnie to. No. Więc to chciałem powiedzieć. Rzecz następna, proszę Państwa. Chodzi mi o to, chodzi mi jeszcze o jedną rzecz. Chodzi mi o tę informację, która ukazała się wczoraj na temat tego, że z jednej strony pan prezydent Duda zaprasza na marsz, ale z drugiej strony nie będzie na tym marszu. W ogóle rozmowę na ten temat. W ogóle uważam, że rozmowy na ten temat z kancelarią prezydenta były pewnego rodzaju naiwnością. No dobrze, oczywiście oficjalne zaproszenie zostało wystosowane, ale ja od razu się spodziewałem, że nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego? Prostej przyczyny. Z czym się kojarzy Marsz Niepodległości przede wszystkim? Z lat poprzednich, prawda? Kojarzy się z oporem przeciwko temu, co robiło PO i co robiła władza. To był marsz opozycyjny. I nadal jest konotowany jako marsz opozycyjny. I tam wymyśleli wszyscy, że władza weźmie udział w marszu opozycyjnym. O nie. Wręcz odwrotnie. Ten marsz jest również władzy, nie na rękę. Tak jak miesięcznice, tak jak to jest w tej chwili nie na rękę. Absolutnie nie na rękę. Najlepsze są i to wyraźnie widać z komunikatów i z rozmów z kancelarią prezydenta. Te wszystkie obstawione BOR-em i policją obchody oficjalne, zdjęcie klapa, zdjęcia, telewizję, klapa, Rąsia, Bozia, Buzia, Goździk, jeszcze kogoś odznaczymy. I to jest najważniejsze. A tutaj będzie szedł tłum, ogromny tłum zwykłych, normalnych Polaków, którzy jeszcze mogą zadać dziwne pytania, mogą znieść dziwny okrzyk. Oczywiście, że pretekst, że żądanie, aby były tylko polskie flagi i tylko polskie orły jako jedyne znaki jest słuszne, ale jest nierealne. To jest tylko apel. I Marsz Niepodległości ten apel w pewnym sensie wystosował. Ale rzeczywiście nie można w tłumie, w którym będzie, uważam, że będzie o wiele więcej niż 100, 150 czy 200 tysięcy ludzi, opanować. Tego się nie da, więc trzeba być przygotowanym. Natomiast taka postawa kancelarii prezydenta i władz oficjalnych napędza tylko, daje tylko paliwo wszystkim przeciwnikom marszu. To widać z reakcji również opozycyjnej prasy, która w pewnym sensie chwali
chwali, to widać w treści, że jest zadowolona z tego, co zrobił pan prezydent, więc pana prezydenta będą wszyscy lubili. Będą wszyscy lubili również po drugiej stronie. To notabene przypomina mi fragmenty filmu Lyndon B. Johnson o prezydencie Johnsonie, który też się strasznie martwił, bo strasznie chciał, żeby go wszyscy lubili. I ci przeciwnicy, i ci, którzy go popierają oczywiście, więc ci, którzy byli przeciwko równości rasowej i ci, którzy byli za równością rasową i kontynuowaniem myśli Kennedy'ego. Wszyscy, żeby go lubili. To tak to wygląda. Kita nie pić, zaraz skończę. Tak to, proszę Państwa, niestety jest. I ja naprawdę jestem, jakby to powiedzieć, troszeczkę przerażony tym, co się dzieje, bo wszystkie strony popełniają moim zdaniem błędy. Uważam, że tylko i wyłącznie poparciem tego marszu i udziałem można pokazać Europie, że jesteśmy jednością. W ten sposób pokazujemy Europie zupełnie co innego, że władze państwowe chcą, no ale proszę, popatrzcie, jaki ten naród jest, jakie te matoły tam idą w tym marszu po prostu. Ja przepraszam, że tak mówię, to nie dotyczy oczywiście państwa, bo ja też tym pójdę i też mogę być dla nich matołem, ale tak to, proszę Państwa, wygląda, tak to można odczytać, więc kwestia propagandowa jest tutaj bardzo źle rozegrana. Nie jest to oczywiście wina, proszę Państwa, wina organizatorów marszu w tym momencie, chociaż mogliby poradzić się i przewidzieć taką reakcję. Wystarczy zaproszenie, jakieś rozmowy, proszenie się. Skoro prezydent nie chce i nikt z oficjalnych ministrów i władzy nie chce, ciekaw jestem zresztą, kto będzie, bo oczywiście poza tradycyjnymi posłami z Ruchu Narodowego, posłem Winnickim, kto będzie z innych posłów, innych ugrupowań, kto się odważy. Bo ja, proszę Państwa, doszedłem do wniosku, że Jan Tomczyk, tak naprawdę wszystkie rządy miały i mają w dupie Marsz Niepodległości, wykorzystują tylko swoich. Oczywiście, że tak. Panowie, wy już nie jesteście potrzebni. Już nie trzeba obalać PO, już nie trzeba pokazywać propagandowo, już nie trzeba wspierać tych, którzy zostali, którzy byli również hakowani i którzy byli sekowani przez oficjalną prasę. Już nie trzeba. W tej chwili mamy w ręku prawie wszystko, mamy również z Polsatem na dobrą sprawę, więc możemy robić, co chcemy. To kawa. I tylko od nas w tej chwili właśnie zależy, jak to wszystko przetrwa. Coś mi tutaj za bardzo świeci, nie wiem dlaczego. Panie Piotrze, pan nie wie, jak wielu przeciwników tutaj siedzi i troluje, tylko czekamy, pan odpuścił, Aleks Dragonow. Nie, ale to się staje po prostu, proszę Państwa, troszeczkę przykre. Ja już tyle lat mam i jeżeli ktoś mnie tu wymyśla od gówniarzy, od gnojów, od w ogóle jakich, to no proszę mi wierzyć, to ja już mam tego dość. Ja się nie używam tego języka w stosunku do swoich przeciwników, przeciwko do mnie jest wyciągane wszystko. Ja chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj między innymi spotykam się, mam trudne spotkanie z prawnikiem, gdyż podajemy do sądu. Nie chodzi o te trollowanie, nie o to wszystko, tylko zaczęły wracać pewne rzeczy, więc zastanawiam się nad pozwem sądowym. Dopiero teraz w tej chwili, bo dość już panowania prasy, obcej prasy na rynku polskim, tu się zgadzam z panią Pawłowicz, więc trzeba ich troszeczkę nauczyć, że ewidentne kłamstwa są rozpowiadane. Niestety to również nie będzie na rękę władzy, bo władza chce wszystko zamieść pod dywan i chce się przypodobać jednym i drugim, co jest troszeczkę bez sensu. Wracając do tego marszu, dzisiaj wystarczyło, żebym dzisiaj wszedł na jakąkolwiek stronę, tą właśnie opozycyjną, proszę. Jestem na pierwszej lepszej. O, i tutaj mamy od razu coś na temat. Szukamy. O, jeszcze przed chwilą było, muszę to znaleźć, bo to wszystko wiadomo w czasie, ale już na temat. O, nie można świętować razem, jeśli nie żyje się razem. Oczywiście mogę strzelić focha, czy to prawda i tak dalej. To pan Marcinkiewicz na temat marszu i też słowa o Marszu Niepodległości oczywiście w każdym praktycznie artykule dotyczącym stulecia odzyskania niepodległości polskiej jest po prostu coś takiego. Pójdziemy na inny portal, tam są aż dwa, przynajmniej były jakieś pół godziny temu. O, pan Jażdżewski, nie zostawiajmy 11 listopada panom w kominiarkach. Właśnie to jest coś wręcz niesamowitego.
bo to przecież nie o to chodzi. O, ten dzień trzeba po prostu odbić, tak jak odbić trzeba całą historię, mój najmniej z głównych koordynatorów Igrzysk Wolności, które w Łodzi między 9 a 11 listopada. Niech będą Igrzyska Wolności, mnie to absolutnie nie przeszkadza. Niech oni będą, ale powiedziałem jeszcze raz, Marsz Niepodległości jako jedyny pokazał. No. Bogumił Sztacheta, panie Piotrze, konkretne pytanie, będzie dym. Panie Bogumił, ja mówiłem, musi być dym. Musi być dym, bo trzeba uzasadnić, po co była rezolucja Unii Europejskiej. Bardzo często jest ogromny problem wszystkich środowisk, w tym środowisk narodowych, a może głównie środowisk narodowych, zwanych narodowcami w Polsce, jest to, że nie myślą w kontekście, nie rozpatrują wszystkiego w kontekście, proszę Państwa. Polska nie jest krajem, który żyje sobie na Księżycu, prawda? Jest na Księżycu, jest krajem bardzo ważnym, bardzo dużym, największym w tym regionie. Ja nie liczę Rosji, oczywiście, tu chodzi o region Europy Środkowo-Wschodniej, jest jednak największym krajem, prawda? I te wszystkie kraje bałtyckie, Węgry, Czechy, Słowacja, no przykro mi, ale zmieszczą się u nas, prawda? Bądźmy szczerzy. Więc Polska ma ogromne znaczenie. Poza tym ma położenie strategiczne. Jest to kraj równinny głównie do rozłożenia, w którym można rozstawić i wyprowadzić każde uderzenie militarne. I oni wszyscy o tym wiedzą. W związku z czym Polska powinna z tego wyciągać korzyści. I to nie jest tak, że oni tam sobie mówią, niech sobie mówią. Nie, to jest zrobione specjalnie. Powiedziałem, w Ameryce to, co się dzieje wokół Trumpa, jest to mniej więcej, można to porównać z tym, co się działo koło PiSu, koło Kaczyńskiego, koło Smoleńska, koło Marszu Niepodległości właśnie w latach PO i w latach poprzednich. I to, co się dzieje w Europie w tej chwili wobec Trumpa, to jest mniej więcej to samo. I to jest Polska jako jeden głównych sojuszników Trumpa w Europie. W związku z czym wyciągane są wszystkie działa. I w tym momencie powstaje rezolucja Unii Europejskiej, która ewidentnie plasuje marsz i organizacje, wszystkie pozarządowe organizacje w Polsce, oczywiście te prawicowe, w gronie nazistów i antyfaszystów, zapominając na przykład o swoje AfD, bo to przecież wiadomo, że to Niemcy to robią, to wszystko. I co? No i ta powstaje to na kilka tygodni przed uroczystościami w Polsce. I co myślicie? I co myślicie? Że nie są przygotowane produkty, które mają uzasadnić to wszystko? Teraz mamy tezę, teraz szukamy dowodów do tej tezy i te dowody zostaną spreparowane. Tu każda bzdura właśnie. No. Pamiętajcie, ci ze Straży Marszu już wrzucili zdjęcie w maskach Pegas, mundury, szpej taktyczny jak na wojnę. No tak, ale to jest troszeczkę bez sensu, tym bardziej, że to wszystko można pokazać w sposób taki, uśmieszający ich. No dobrze, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, bo tu nie chodzi o wypychanie kogokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że te prowokacje będą, a wiem, że prowokacjami walczy się z ujawnianiem tych prowokacji albo ich ośmieszaniem. Najbardziej, bo nawet jeśli ktoś nagle wejdzie w ten marsz z flagą tęczową, przekonany, że go natychmiast pobiją i na chwilę zobaczycie ukrytych i jawnych reporterów, wszyscy na to, ale go nie pobiją, przywitają, pójdzie sobie, ośmieją, pośmieją się i pójdę dalej, nikt nie zwróci na niego uwagi, to jak myślicie? No to potem i wszyscy tylko sfilmują, jak go potraktowano. To co myślicie, proszę Państwa? To co myślicie? Co puści telewizja? Oczywiście puści spreparowany, jak go pobili, ale my będziemy mieli na to dowody, że było zupełnie odwrotnie. No właśnie. Oczywiście, że ja uważam, że należy iść na Marsz Niepodległości, Janie Tomczyk. I tak uważam. I o tym cały czas mówię. No niestety część z organizatorów i część ludzi ze środowisk narodowych zrozumiała to jako wrogie w ogóle podejście, jako specjalne, a szczególnie ten fragment o Putinie, o tym wszystkim, jako właśnie nasłanego przez Putina. Jestem tym osobą i zaczęło mi wymyślać, dosłownie grozić, więc powiedziałem, dobra, odwalta się w takim razie, róbcie se sami. Ja i tak pójdę, ale z ludźmi, z normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy nawet nie będą wiedzieli, co się dzieje. Niech sobie organizatorzy mają swoje 5 minut, niech i pokazują kamery, dopiero potem się będzie się tłumaczyć. Ale to wy się będzie tłumaczyć, a nie ja. W tej zasadzie. Ja zrobię wszystko, żeby to poszło bardzo dobrze. No właśnie. Więc wracając do tego, proszę zauważyć, że również ta, niby się nie przejmujemy Unią Europejską, ale ta inicjatywa, jak w tym momencie może oficjalna władza państwowa pójść w marszu, który jest sugerowany jako nazistowski, prawda?
Więc ta Unia, więc taka decyzja, bo jak ja bym był prezydentem, czy bym był w kancelarii prezydenta, doradzałbym, żebyśmy wszyscy poszli razem z ludźmi. Wszyscy poszli. Oczywiście sprawy bezpieczeństwa dla prezydenta są bardzo ważne, więc z tymi borowcami, z tymi wszystkimi, nieważne. To samo premierem i tym wszystkim. Wszyscy byśmy poszli. Po to właśnie, tylko po to, żeby nie poprzeć inicjatywy Unii Europejskiej. Tej rezolucji Unii Europejskiej. W ten sposób pokazujemy jako władza, że się z nimi zgadzamy. I to jest to, czego nikt właściwie nie powiedział, nie skomentował, nie zauważył. Nie wiem dlaczego, czy nie myślał, czy myślał. No. Czy jest taka różnica, ale jeszcze raz powtórzę, że jest to, że ten marsz jest niewygodny w tej chwili. Niewygodny dla nikogo, proszę Państwa. I nic nie poradzimy. To jest marsz rzeczywisty, jedyny, chyba ostatnia, chyba impreza zwykłych, normalnych ludzi ciężko pracujących, którzy zjadą z całej Polski po prostu, żeby świętować odzyskanie niepodległości Polski. Prawda? Śmieszą mnie również dyskusje tutaj na temat Piłsudskiego, w dodatku pisanego przez z błędami, dlatego że my świętujemy, bo jednak 11 listopada jest datą znaczącą w historii. Powiedziałem, proszę Państwa, że interpretacja jest zupełnie czymś innym. Interpretacja jest, jakby to powiedzieć, interpretacja jest historyczna, jest zupełnie czymś innym i nie powinna być w czasie tej rocznicy stosowana po prostu. To tam się możemy kłócić, a nawet kłócić się, czy bitwa pod Grunwaldem miała sens i czy została wykorzystana, czy nie wykorzystana, ale fakt, że była, należy do polskiej historii, proszę Państwa. Tak samo bitwa pod Wiedniem, czy inne bitwy, po prostu. Panie Janie Tomczyk, spotkamy się, tylko tam będzie tyle ludzi, że nie wiem co, tylko że nie wiem gdzie się spotkamy. No, postaram się tam być, będzie tyle ludzi, zobaczymy. No to pewnie łaził wzdłuż tego marszu, patrząc na różne rzeczy i starając się to filmować. Może się uda. To jest to. Po drugie, jeszcze jest jedna rzecz. Wczoraj, nie wiem czy mogę już mówić, nagrałem podcast z panem Juraszem, ponieważ jest taka firma Storytel, która robi w tej chwili także podcasty polityczne i to jest jeden z pierwszych jego programów i to był bardzo, moim zdaniem, ciekawy program, dlatego zgodziłem się, żeby nagrać, nie wiem kiedy on będzie, bo to był o dwóch rzeczach. O śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, dlatego się właśnie zgodziłem, że firma zagraniczna, zachodnia i to szwedzka, trochę jednak o lewicowych poglądach, może i bez poglądu, nie wiem, chce usłyszeć właśnie moje zdanie na ten temat. To jest raz. I temat, który jest na zdanie zupełnie sprzeczny z oficjalną historiografią, którą mi oni znają, to raz. I potem połączone to trochę było w różny dziwny sposób, takie dyskusją na temat śmierci dziennikarza saudyjskiego. Bardzo to był operacyjny program, że tak powiem, w sensie, że było trochę tam różnych rzeczy. No oczywiście nie odmówiłem sobie skrytykowania niektórych ustaw, ale trudno. Tak jest, także jak on się ukaże, on będzie gdzieś w połowie listopada, bo tam jest jakiś też czas, jak się ukaże na stronie, ja dostanę link, jeżeli się w ogóle ukaże, ale chyba to nie będzie ocenzurowane. To jest bardzo fajne, takie radiowe. Oczywiście to wszystko jest i to już mówię dla wszystkich, którzy tylko liczą, ile ja zarabiam, więc ja nic nie zarabiam, bo to wszystko jest za darmo, tak samo to, co robię w tej chwili, zupełnie już wszystko robię za darmo, więc trudno, jest taka sytuacja, jaka jest, więc proszę się nie dziwić, że mając tyle kłopotów i mając tak, ja czasami reaguję w taki, jak inny sposób na obelgi i ewidentne nieprawidłowości. Dobrze, proszę Państwa. Muszę kończyć, bo zaraz zresztą wyłażę, także kończę. Dziękuję Państwu. Umieszczę tego posta znowu na YouTube. Niech tam się będzie i niech tam się już zdęcają nade mną jakieś panie, które mi każą iść do facet, który każe mi iść do kamieniołomów, różne inne historie. Nie pójdę, bo już za stary jestem, nawet do kamieniołomów nie wezmę. Powiem szczerze, do wariatkowa z Kanciomem poszedł, ale nawet tam mnie nie przyjęli. Wywalili mnie, bo jestem zbyt dużym wariatem, robiąc to wszystko, jak wszyscy nie rozumieją tego, więc nawet wariatkowie mnie nie przyjęli. Niech będzie. Także dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Ty z Australii to chyba niedługo będą się mówić dobranoc, bo to w tamtą stronę, prawda? U nas do widzenia. Ci w Stanach jeszcze śpią, bo mają pewnie środek nocy, więc jak się obudzą, na wszelki wypadek, dzień dobry i do widzenia.